Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Zawodny, jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i zajmuję się chirurgią w obrębie tej części ciała, czyli głowy i szyi. Blefaroplastyka, plastyka powiek bądź chirurgiczna korekta powiek są to synonimy oznaczające zabieg chirurgiczny w obrębie powieki górnej bądź powieki dolnej. Zabieg polega na usunięciu nadmiaru opadającej powieki, jeżeli jest taka potrzeba, na korekcie mięśnia okrężnego oka i usunięciu nadmiaru tkanki tłuszczowej wypuklającej się z oczodołu w postaci przepukliny oczodołowej. Blefaroplastyka, chirurgiczna korekta powiek jest to zabieg, jak sama nazwa mówi, chirurgiczny, dlatego kwalifikuje do tego zabiegu chirurg. Zabiegowi poddawani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Plastyka powiek jako zabieg chirurgiczny może być wykonana za pomocą różnych narzędzi. Najczęściej używamy do tego skalpela, może być również używany wysokiej jakości laser bądź nóż elektromagnetyczny. Ja w swojej praktyce używam połączenia różnych narzędzi, zarówno skalpela, jak i lasera, ale czasami również używam noża elektromagnetycznego. Bez względu na metodę, jest to zawsze zabieg chirurgiczny i zakres tego zabiegu jest taki sam, czyli usunięcie nadmiaru skóry, plastyka mięśnia okrężnego oka i ewentualnie usunięcie przepukliny tłuszczowej. Zabieg blefaroplastyki jest zabiegiem jednorazowym, daje nam efekt nawet do kilkunastu lat. Wyraźnie poprawia oko i jego okolice, dając odmłodzenie całej twarzy, nawet o kilkanaście lat. Jak już wspomniałem, jestem chirurgiem i specjalizuję się w okolicach twarzy. Zabiegi blefaroplastyki wykonuję już kilkanaście lat, wykonałem ich ponad 600. A jeżeli chodzi o efekty, to zapraszam na naszą stronę internetową www.klinikazawodny.pl.